Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Trzeci dzień naszej bytności tutaj w Sosnowcu, w hali. Objawia się tym, że widzimy bardzo duży ruch już. To, co wczoraj było przygotowania do wystawy, dzisiaj trwają w najlepsze. Za chwilkę będzie coraz więcej tutaj wystawców, klientów. Ale my zaczynamy tutaj relację od odwiedzin na stoisku. Tutaj pokażmy, jakby ktoś nie wiedział, poczekaj, Dominik, nie chwal się. O, tu mamy fryz, napisane jest Dominik Polarski. I tutaj zaczniemy od przedstawienia pani Magdy. Bo może Dominik to się troszeczkę chwali, ale część sukcesów to przypada niestety na panią Magdę, tak, prawda? Jest. No. Tak. Ale tak, tam głos Dominikowi, proszę bardzo. Serdecznie witam wszystkich hodowców. Znajdujemy się na targach. Rok temu nie było, także wielka motywacja w tym roku. Już tęskniliśmy za tymi targami. Zapraszamy hodowców. Przywieźliśmy około 50 gołębi. Co jeszcze? Mamy nowy katalog. Pokażemy go. Mamy nowy katalog. Wiele hodowców znajdzie tutaj dużo porad. To jest katalog z produktami. Tak. Ale na samym końcu jest wiele opisów, którym się bardzo dużo przyda. Tino Bergeman przyszedł odwiedzić Dominika. Widzimy. Za chwilkę będziemy rozmawiać też z Tino Bergemanem też, ale tutaj jeszcze z Dominikiem. No i właśnie tutaj jest ten katalog nowy. Tutaj jest bardzo wiele ciekawostek opisanych. Kto się tego nauczy, to myślę, że będzie bardzo postępowania duże robił w swojej hodowli, jak i również jest tutaj dla hodowców gołębi rasowych również wszystko opisane. Mamy kilka nowych produktów, bardzo dobry środek na mięśnie X-Power, który rewelacyjnie działa. Podaje się go w środę i w czwartek na karmę, 2 ml na 40 gołębi na lot pod wiatr. Oczywiście. Opakowanie takie, to jest 200 ml? 250, naturalny steryt, ale bardzo dobry. I mamy również nowy produkt Grzyb Stop. Pokaż, Magda. 150 czy ile? 150 ml, rewelacyjnie działa. Nie tylko tak jak nestatyna, ale od grzybia cały przewód pokarmowy, wszystkie wnętrzności, a co jest bardzo ważne, górne i dolne drogi oddechowe. Bo nieraz nam się wydaje, że gołąb ma rzęsistka i harcze, a to są właśnie grzyby. Także jak ktoś, to zapraszamy wszystkich hodowców, mamy super gołąbki, mamy katalogi. Pokaż mi te gołębie, bo tutaj te gołębie tutaj mamy wystawione troszeczkę mniej, to widzimy raz, mamy dwa, mniej, ale 20 w samochodzie. Gdzie mamy piątek, to wtedy dopiero się zaczyna. Tak, dopiero targi się zaczęły. Zobaczmy, wszędzie trwają przygotowania, jeszcze ciągle się szątają dostawcy, różnego rodzaju produkty przynoszą. Widzimy tutaj firma MBM. Stoisko numer 123, także zapraszamy serdecznie. Teraz zapraszamy hodowczynię jeszcze. Jak w tym roku sukcesy? Liczymy na dobre sukcesy. To tak, ale w tym roku zeszłym to bardzo drużyna wystawiona na Magdę Polarską, jaki miała sukcesy? Dwunasty przodownik kategorii A, 12 przodownik polski kategorii B. Z parodkiem ucięły w kategorii. Mistrz regionu 5 kategorii D. Kilka fajnych gołębi nam się szykuje na olimpiadę, muszą dorobić po jednym, dwa czołowe konkursy. Także sezon był bardzo dobry, postanowiliśmy w nowym sezonie lecieć tylko samiczkami. Także przykładamy się bardziej, będziemy mieć tylko 60 samiczek do lotu. Dziękujemy bardzo, na razie do zobaczenia. Do zobaczenia. I będziemy sobie dalej od wystawy w pierwszym dniu targów, które odbywają się i wystawy gołębi w Sosnowcu. Mamy już tutaj do południa taką frekwencję troszeczkę większą. Nie jest to na pewno tyle osób, które jutro odwiedzą tą halę, ale widzimy, frekwencja póki co dopisuje. Na razie możemy dzięki temu, że nie ma za dużo osób, swobodnie przemieszczać się pomiędzy stoiskami, rozmawiać. I tutaj przy okazji jesteśmy też na stoisku kolegi Zbyszka Oleksiaka, bo nie taję, że tutaj jest zarząd główny. Tutaj mamy wystawę, oglądamy gołębie, a tu mamy Zbyszka od razu pod ręką. Tutaj też jest kolega Andrzej Wiosna, za chwilkę też do niego podejdziemy. Natomiast tutaj teraz popatrzmy na kolegę Zbyszka Oleksiaka. Mamy tak, bardzo zabudowane stoisko regałów, to zrobił sobie raz, dwa, trzy, cztery, pięć klatek, a tu chyba pięć wszędzie, bardzo wysoko. Widzimy klatki, które 3 czy 4 lata temu tutaj zainaugurowaliśmy się, sprawdzają, prawda? Tak jest. Tak? I tutaj co ciekawe właśnie, powiedzmy, bo wczoraj pokazywaliśmy gołębie młode,
Tam w kadrze mamy zdjęcia i pana Glandysa Mietka, Mieczysława Glandysa, jest trzeci gołąb w Polsce, ma wynik 2,58, a nasz gołębnik, gołąb, ja mówię tak nasz kolegialnie, bo gołębnik jest twój. No czy to właśnie to był taki eksperyment właśnie, który robiliśmy, żeby pokazać, że na bardzo małej ilości gołębnik. Twój kiosek. Mój kiosk, że tak powiem, a u Zbyszka gołębie były i lotował z tego gołębnika. 2,67. I 2,67 jest czwarty gołąb w Polsce. Tak. W katalogu możemy go zobaczyć i widzimy, że 20, powiedz jeszcze raz, 22 gołębie były w gołębniku, tak? 22 gołębie. Dwa gołębie, ten gołębnik pokazywaliśmy cały czas. No raz niestety... były trzy pierwsze w oddziele, były też z tego gołębnika, nie? Tak, czyli widzimy nawet małą ilością gołębi, małym gołębniczkiem można zrobić wynik, no zabrakło troszeczkę, żeby na podium ten gołąb, ale my jesteśmy pełni optymizmu. Ale jak już jesteśmy przy gołębiach, zobaczmy, jak tutaj masz gołębie, pokażmy. To część gołębi to zabrałem tak... Na tych górnych półkach zabrałem gołębie niekoniecznie do sprzedaży, po prostu bo są troszeczkę droższe gołębie, ale dlatego w tym roku mam gołębie jeszcze niepołączone i czekam po prostu, jak się coś ktoś sobie będzie życzył, jakiegoś brata czy siostrę, to sobie kupi, a później dopiero to, co mi zostanie, to dopiero połączę i dlatego jest tego więcej przywieziony, a niekoniecznie muszę je wszystkie sprzedać po prostu, bo nawet wszystkie nie będę sprzedawał, nie? Te klatki zobaczmy, bo też popatrzmy, mówiłem o tym stoisku, my tu sobie kiedyś tam 4 czy 5 lat temu, kiedy to było? 4 lata temu chyba to było, zainaugurowaliśmy jako takie, że tak powiem, rozwiązanie techniczne, żeby położyć te klatki, oświetlić tutaj, bardzo szybko to się sprawdza nam. Bardzo szybko się montuje i jeszcze w tym roku żeśmy dorobili siateczki, także jeszcze jest papier tam, tak, a jest róż dodatkowo dodany, także myślę, że jeszcze będzie wygodniej, nie będę musiał chodzić po kadę, nie? To pokażmy jeszcze jakiegoś jednego gołębia, co byś tutaj polecił szczególnej uwadze. No tu mamy syna 330 plus z gołębi Ronaldo drapy. Przypomnijmy, 330 to jest gołąb bardzo taki znany. Ojciec samiczkę Miss. Czerwony gołąbek. Bardzo... Jaki ma numer? Jest 20394. O. Samiczka? Samczyk. Samczyk. Także dużo jest takich, jest dużo dobrych, także niektóre tak mówię, no są ceny troszkę wyższe, ktoś będzie zainteresowany, może sobie kupić. A dzisiaj mamy taką możliwość jeszcze swobodnie porozmawiać, bo tutaj te targi całe, no dokładnie, także tutaj korzystamy z okazji, także na razie dziękujemy i życzymy powodzenia, bo ten gołąb czwarty naprawdę, zobaczmy. Mała ilość gołębi, mały gołębnik i czwarty wynik w Polsce. W tym roku tak musi być, czwarte miejsce w Polsce, czwarty gołąb, także tak ma być chyba w tym roku, nie? Także dziękujemy, do zobaczenia. Wędrując po stoiskach, przyszliśmy na stoisko, gdzie możemy zobaczyć katalog Top Hodowle. Tu kolega, jak się nazywa, przepraszam? Ślas 1. Tak, trzyma w ręku taki katalog, pokażmy zawartość. Widzę, że doczekaliśmy się polskiej wersji katalogu, którą widzieliśmy na PIP-ie. Między innymi mamy tutaj hodowców. Jakie tych hodowców macie, powiedzcie? Ja już widziałem te pierwsze strony u Zbyszka Leciaka, u innych hodowców. 19 mistrzów Polski plus hodowców zagranicznych. Zagranicznych. Tutaj katalog ten obejmuje ile teraz na dzisiejszych stron? A jest. Chyba jest to około 140 hodowców. Stron. Tutaj, co trzeba zrobić, żeby się w takim katalogu znaleźć? Wypełnić ankietę i katalog. Nie, ja nie powiedziałem co, dostać, katalogu, tak? Jak dostać, tylko jak się znaleźć w katalogu. A to już pytanie do szefa. Albo wywalczycie... Tu szefa mamy, to z szefem się oczywiście znamy. Kolega nam powie, proszę bardzo. Witam, Przemysław Kozak. Nasz album jest takim pierwszym wydawnictwem w Polsce. Żeby się znaleźć, to najlepiej zostać mistrzem Polski w jakiejkolwiek kategorii. Wówczas we współpracy z zarządem są miejsca dla mistrzów Polski. Tak? W tym roku mamy 19 mistrzów Polski z 21. Także aktualne informacje. No poza tym osiągnięcia. Tak? Są gołębie olimpijskie, polskie, są hodowle zagraniczne, współpracujemy. Jest Włoch, Portugalczyk, Szwed, także też mieszane towarzystwo międzynarodowe. Żeby się znaleźć w albumie, warto do mnie zadzwonić, porozmawiać chwilę. I powiedzmy jeszcze jedną rzecz, bo warto wspomnieć, bo jakość tego katalogu jest naprawdę, nic nie odbiega od zachodnich publikacji, bo często się zdarza, że my tak polskie rzeczy, polskie produkty traktujemy troszeczkę gorzej, natomiast tutaj możemy powiedzieć, bo Przemek w drukarni pracuje, tak. Ma swoją. Znaczy mam swoją drukarnię. Tak, to u Ciebie drukowane? Tak. I pokażmy jeszcze, weź do ręki, go może pokaż, zobacz. To znaczy, no, też chciałem, żeby to od strony drukarskiej, edytorskiej było na światowym poziomie, także
Wydawnictwo jest w twardej oprawie. Oprawa szyta, okładka foliowana, lakierowana. Częściowo widzę foliowana. To tak, jest częściowo lakierowane. Cały album jest polakierowany również. Piękny druk. Także tutaj są... Krystiana, przepraszam, jak jesteśmy, zobaczmy na przykład Krystiana Kalera, mamy naszego kolegę, wiele razy z nim rozmawialiśmy. Tak, są też również strony reklamowe, ale... Cichu Lademan, Erwin Laro, no, przykładowe strony, Robert Lech, Janna. Są Czesi, bardzo dobra hodowla czeska. Przypomnijmy sobie, kiedy w Brnie byliśmy, z Machą rozmawialiśmy. To jest zapaśnik, który był na olimpiadzie, miał złote medale chyba nawet. Peter van der Merwe, mistrzowie Polski nasi, Damian i Dariusz Olech. No i tak dalej, i tak dalej. To tutaj możemy znaleźć. A bardzo tutaj właśnie polecamy, żeby zainteresowali się koledzy i koleżanki tym katalogiem, gdyż naprawdę jest to publikacja na międzynarodowym, takim światowym poziomie. Ja nazywam to albumem, więc to tak chyba wygląda. Tak, publikacja. Okej, okay, super. Dziękuję, dziękuję za odwiedziny. Dzisiaj przyszliśmy teraz do reprezentacji Polski. Przepraszam. Tutaj koledzy, pilnują, koledzy się przedstawią. Proszę bardzo. Proszę, Kolumbiowski. I nie Kelly. Tutaj od rana pilnujecie tych gołębi, teraz mamy już troszeczkę więcej osób. Rano była mała frekwencja, teraz jest tych osób dużo, ale czy są jakieś problemy, że się gołębi... Nie ma. Wyciągać czy coś? Nie, na razie jeszcze nie było. Nie, ale kiedyś tu mieliśmy taki incydent, że wyciągnęli podczas wystawy, próbowali. Natomiast dzisiaj widzimy, tutaj jest dużo zainteresowania, a my sobie teraz przyjdziemy i widzimy, te gołębie są już też wyposażone, są w klatkę zabezpieczone i mają też już kartę z ocenami. Tak sobie pomału przejdziemy, ale nie będziemy z tej strony, będziemy z drugiej strony, to jest sport, to jest standard. Proszę bardzo i zaczynamy. W ogóle widzimy ze Świdnia, przecież do Wielbiaka, Poznań. Tutaj sobie bierzemy wszystkie gołębie z kartami. Zobaczmy. Każdy ogląda reprezentacja Polski. Te gołębie pojadą stąd do Czech, do Słowacji, do Tręczyna. Oczywiście już tutaj za sekundę będziemy rozmawiać, to musimy nawet to coś podsumować. Dzisiaj nam się jeszcze udaje w miarę tak skarpowić, natomiast jutro tutaj na pewno ciężko. Po kolei te wszystkie widzimy. Spotykamy kolegę tutaj Lazara. Kolega ma drugie miejsce w Polsce w kategorii z jednym gołębiem, w kategorii Sport F, prawda? Młody, tak. Tak, tutaj jest gołąb na belgijskiej obrączce. To jest, tak. Czy dobrze mówię, Morisa Matewsa oryginał? Oryginalny gołąb przywieziony z Belgii. Od ksiądz Kostosz. Kostosz załatwił tak tego gołębia. I tutaj przypomnijmy tylko, to nie jest pierwszy sukces tej kategorii, gdyż w latach poprzednich był bardzo dobry, to była rekord świata wtedy, tak? No, to kolega niech nam powie. W 2015 miałem samicy. To miała koeficjent 0,61, no i były to dwa... To ile miała tych pierwszych konkursów? 3 razy pierwszy konkurs w oddziele, nie? Tak, i u was dość liczna jest tej no, rzesza tam gołębi. Jest przeważnie po 5000 gołębi jest składanych. Czyli koeficjentem. Także... No w tym roku jest drugie miejsce. No, ale zadowalające miejsce, bo pierwsze miejsce był ksiądz Kostosz, także... No właśnie, bo tutaj powiedzmy ten gołąb księdza Kostosza, to jest ten gołąb, który się znalazł akurat, Kostosz Żółkiewicz, spółki tej gołąb jest w klatce, on został sprzedany na aukcji Ludzki Gest. Tam między innymi kolegi Lazara też gołąb był sprzedawany. No, tam były, też był gołąb i dwa gołębie były, co był sam jest olimpijczyk 44-29 pożyczony i też tam były jeszcze po nim dwa gołębie i też zostaje w dobrej cenie sprzedany. Tak, okręg Katowice jest godnie też reprezentowany, no. Mimo tego, że jest obrączka belgijska. No trudno, no, tak się zdarzyło. Ale to już nie pierwszy raz, bo oryginalny gołąb Morisa Matewsa z koeficjentem ma troszeczkę gorszym, 1 chyba 0,54. Był złoty medalistą w Poznaniu na olimpiadzie. Też od księdza Kostosza. Dokładnie. I też tej hodowli Morisa Matewsa. Tak. Specjalista od gołębi młody. I teraz za chwilkę podejdziemy, bo tutaj sobie zobaczymy tego gołębia, bo co ważne tutaj, kiedy była ta fundacja, aukcja na rzecz podopiecznych Fundacji Ludzki Gest, ten gołąb został sprzedany za 72 000. Tak. A mamy też jeszcze film, za który za chwilkę dołączymy do tego, który teraz nakręcamy, kiedy w Częstochowie odbywało się, kiedy impreza z panem, udziałem pana Jakuba Błaszczykowskiego, gdzie dziękował za tą aukcję, którą wtedy zrobiliśmy. I dlatego no, koledze też bardzo dziękujemy. Dziękuję, nie do ma zobaczenia. Za to trzeba pomagać. Tak, dziękujemy. Z tymi gołębami musimy tak na większość
jest gołąb, to jest właśnie gołąb samczyk, to jest księdza Kostorza, spółki Kostor Żółkiewicz. On został sprzedany na aukcji za 7,2 tysiące złotych. Właściciel jego wyraził zgodę na to, żeby uczestniczył w wystawach i widzimy, ma tutaj w Polsce pierwsze miejsce i stąd pojedzie na wystawę do Trenczyna, tam do Słowacji. A tutaj mamy obok, zobaczmy, miejsce drugie tego gołębia. Gołębia w tej samej kategorii. Jest to gołąb od kolegi Grzegorza Lazara, z którym przed chwilą rozmawialiśmy. Patrzymy tutaj sobie na kartę, widzimy, że jest to gołąb Grzegorza Lazara, ale na brytyjskiej obrączce, bo to jest oryginalny młody gołąb Borisa Matewsa, który już wcześniej ten gołąb w 2011 roku, może nie ten gołąb, ale z tej hodowli gołąb zdobył złoty medal w Poznaniu na olimpiadzie. Ale tutaj mamy też trzecie miejsce w tej kategorii, to jest od kolegi Mieczysława Glandysa. Gołąb, on ma bardzo dużo hodowli, może coś z tego będzie, ale tutaj kolega Mieczysława, to jest na wystawie się, to jeszcze troszeczkę więcej dowiemy. Co ciekawe, jest bardzo duża różnica, bo zobaczmy, ten gołąb ma koeficjent 0,88, u kolegi Lazara ma 0,93, ten natomiast ma 2,58. W tym gołębie jest gołąb od kolegi Zbyszka Oleksiaka z koeficjentem 2,69, którego tam kiedyś pokazywaliśmy, jak z małego gołębika, przy małości gołębi, można taki wynik zdobyć. Także tutaj widzimy, tak wygląda reprezentacja Polski. Wychodząc z hali, przyszliśmy też na stoisko firmy Belgica de Wert. Firma Belgica de Wert, znamy nazwisko Paweł Sławek, gołębie odrzutowe. Tutaj Henk de Wert jest, jego tutaj nie widzę, on będzie na zapleczu, ale na zaplecze, tak. Nie będziemy zawracać głowy. Tutaj jutro porozmawiamy więcej, ale tu widzimy, półki się uginają od produktu. Się uginają, pełne kartony na jednym stoisku, tu mamy drugie stanowisko, jeszcze gołębie odrzutowe. I tam ładne dziewczyny są. I tam ładne dziewczyny, jest wszystko. Dobrze. Henk de Wert tutaj udziela porad hodowcom, czy co tutaj robi? Udziela porad, mamy promocję, było pierwszych 15 klientów, którzy zrobią zakupy za powyżej 250 zł. Znaczy nie mów, że już macie, bo pewnie już się tacy stali tam. Tak, jeszcze tutaj jest dwa gołąbki do tego. Także... Czyli jak kupię za 205 zł, dostanę gołębia? Gołębia dostaniesz gratis, tak jest. To za chwilę tego gołębia kupimy. Fajno. Jutro będziemy dalej rozmawiać, a za chwilę przystąpię do tego, żeby tą promocję zrealizować. Została wyczerpana, dwa gołębie kupiliśmy, za chwilę nam Paweł Sławek. Zaraz wspólnie Iwonka tam, Iwona, o, tak jest. Tak, Iwona nam pokażą te gołębie. Zobaczmy. Ale zachęcamy też do zakupu preparatów firmy Belgica de Wert. My je znamy, to są bardzo popularne preparaty. O nich za chwilę nam opowie coś więcej jeszcze, z jakichś nowości mają tutaj pracownicy. O, Iwona nam powie, co nowego macie w swojej ofercie? Co nowego? Nic pewnie. Nie, zawsze mamy coś nowego. Para Control Boost polecam. Para Control Boost. Jak to wygląda mniej więcej? Macie ten preparat tutaj gdzieś? Tak, zaraz zapytamy się Pawła. Pokażmy. Jest to preparat przeciwko salmonellie. Jak on wygląda w butelce? Pokażmy, żeby momencik. Hodowcy wiedzieli, czego mają szukać. Na, jest na zamówiony. Nie macie żadnego na razie? Mam. No to... Momento. Tutaj zobaczmy, jest preparat Para Control. Para Control Boost. Tutaj Henk nam też opowie o nim troszeczkę. Really it's rzeka over Para Control Boost, but for product is it? Dutch, what else? Netherlands. Denmark? Yeah. Nieuwe methode om de darmflora te verbeteren. Jest to nowa metoda, aby polepszyć florę bakteryjną jelit u gołębi i przede wszystkim działa przeciwko bakteriom salmonellozy. To jest assortiment orale vaccinatie. Jest to rodzaj ustnej, czyli do dzioba wakcynacji podawane. Oralnie podajemy 1 ml na gołębia. Week na tudini, 1 ml in de kop. Week daarna zie je vaak een boost effect, een versterking. Verbetering van de conditie. Działa również jako boost, jako po prostu polepszenie kondycji gołębia i wanil zawiera beste tudinę. Of voor de kwee. Przed rozpłodem. Of voor het vliegseizoen. Przed sezonem lotowym. Steeds een dag of tien ervoor. Czyli można albo przed sezonem rozpłodowym gołębiom, albo
gołębiom lotowym tydzień, półtora tygodnia przed sezonem podawać. Tutaj popatrzmy, bo to ma też jeszcze takie inne opakowanie od tych, które macie standardowo. Tutaj tak, rozumiem, widać, tak, bo to się otwiera się całkowicie i pobiera się, mamy do tego specjalne strzykawki z wężykiem. Pobieramy strzykawką i wężykiem podajemy oralnie do dzioba, do kroku. Ale każdemu gołębiowi oddzielnie? Każdemu, bo on działa jako środek wakcynacji, czyli każdy gołąb z osobna powinien być podany ten środek. Czyli widzimy, dowiedzieliśmy się o nowych produktach, które są w firmie Belgia Davert i teraz będziemy mogli sobie tutaj na targach w Sosnowcu nabyć. Macie dużo tego towaru? Szczególnie polecam hodowcom, którzy mają problemy z salmonellą, z paratyfusem. Czyli naprawdę działa. Tutaj. I mamy dużo wspaniałych, zwrotnych opinii o tym. I oczywiście dla kondycji. Dwa lata testowaliśmy ten środek u nas w Holandii. Sprawdza się, dlatego jest teraz dostępny na rynku. Czyli widzimy, w tym rynku tak zagęszczonym niejako zawsze coś nowego możemy zobaczyć, a zwłaszcza firmy tak z takimi tradycjami jak firma Belgica Davert. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. No tutaj na stoisku skorzystaliśmy z promocji firmy Belgica Davert. Dwa gołębie teraz tutaj będziemy mieli. Są dwa kupony. Tak, dwa kupony. Kupiliśmy produkt o nazwie Belgasol Electronic, najlepszy jaki tutaj występuje chyba na rynku i Henk teraz nam tutaj dwa gołębie wybierze. Martin Sophie out. Kan door voor de vrienden van die manier die als goed Są to gołębie młode, tak? Nie, różne. To są różne wiekowo. Różne. 16 rok zazwyczaj. Roli tam. Henk poleca takiego gołębia, zobaczmy. Wybralibyśmy takiego, warunkiem, to by dał grzechę. Tak, sobie będzie. On tutaj opowie teraz. Stefan Lambrecht. Stefan Lambrecht, teraz naprawdę znany hodowca w Belgii. Een van de beste van België. Jeden z najlepszych teraz w Belgii na średni dystans. En deze duif heeft daar goed gekregen. Goed gekregen. Hebben goede kinderen van zijn goede duif bij ons, die Lambrecht. Czyli po tej tutaj parze dobrze gołębie też mu leciały. Ja po tym właśnie tak się zdążyłem zobaczyć, że miały pierwszy konkurs i matka i ojciec. Tak, tak, a tak. A pochodzą ze Stefana Lambrechtsa hodowli. Tak. Przypomnę, pierwszy międzynarodowy na 1055. Także widzimy naprawdę na wysokim poziomie. En hier hebben we daar vinnetje. Hoofdzakelijk Jans, puur Jans Arendoe. Jans. A to jest czysty gołąb Jansen, z linii Jansen. Eén duif van Engels. Jeden gołąb Engelsa. To jest 231 coś? Zobaczmy. Nie, to coś innego, ale będziemy sobie to oglądać. Także takie dwa gołębie będziemy mieli. Także polecamy, zobaczmy, warto przyjść na stoisko, zobaczyć tutaj, kupując produkty, można też przy okazji zostać właścicielem gołębi. Sprawdźcie, już opuszczamy dzisiaj te wystawy, ale jeszcze przyszliśmy do Sosnowca, gdzie jest sklep dla hodowców. Tu zobaczymy, mamy możliwość tutaj zobaczyć kolegę Blankiesa, panie ze sklepu w Krośnie, które wielokrotnie filmowaliśmy. Akurat teraz przyjmę opłatę za jakiś produkt, który to kupiły. I zobaczmy, tak wygląda to stoisko firmy, która przez internet sprzedaje bardzo dużo produktów. Arek Konieczny, jak pan ma wiedzieć, jego syn pokazuje komuś te praty ziołowe, które są w ofercie. Ja tu może przejdę, może tak, przepraszam. Oprócz tego 6, nie? I tutaj teraz zobaczmy jeszcze, przepraszam na panie Mieczysławie, na stoisku spotkaliśmy pana Mieczysława Glandysa. Gratulujemy mu, bo ma trzeciego gołębia w Polsce. Właśnie rękę podamy, żeby każdy widział, to jest ta ręka gratulująca. To my trzecie miejsce do gratulacji. Kategorii Sport F, ale tutaj Arkowi Koniecznemu też można pogratulować bardzo dobrych wyników i Sebastianowi chyba nawet. W sekcji. W sekcji. Pełen optymizmu hodowca i tak to polega. Na tym polegać ma właśnie ta branża. Tutaj zobaczmy, mamy też bardzo dobry produkt. Zobaczmy tą myszą łapkę, żywą łapkę. Pokażę Sebastian. Znaczy akurat nic się nie złapało, to może i dobrze. To jest ta pusta właśnie. Dokładnie, ale tutaj możemy, mamy podgląd. Tylko mówiąc, mamy dowód na to materialny w postaci filmu, jak się łapały. Tutaj otwieramy. Najlepiej, że dodam to w rękawiczkach, włożyć tutaj jakąś, powiedzmy, zanę.
napięte na tej myszy. I to jest właśnie to, dlaczego w rękawiczkach, powiedzmy, bo jeżeli dajemy pokarm w dłoni gołej, to zapach przechodzi na pokarm i odstrasza. I część, powiedzmy, takich myszy, które są przyzwyczajone do tego ludzkiego zapachu, myszów wejdzie. Czy myszy? Myszy. Myszy. Tak, i to wejdzie nam do tej żywołapki, a ta część, która nie jest przyzwyczajona do tego ludzkiego zapachu, będzie ją omijała na razie. Ale krótko mówiąc, jest to bardzo skuteczne rozwiązanie. Bardzo skuteczne. Zwłaszcza teraz, kiedy tutaj, powiedzmy, no, problemem są te myszy, które są, no, mamy zimę, ona nie jest taka może mocna, ale z pól one migrują do naszych głębników. Mało tego, my zastawimy tą żywołapkę tutaj na myszy, na Expo Silesia, sprawdzimy, czy są. Masz rękawiczkę, żeby to włożyć do tego testowego? No, zorganizujemy. No, zorganizujemy. Tutaj kolega Glandes przyszedł tutaj rozmawiać o gołębiach z kolegą Arkiem. Kolega Arek tutaj sztandarowa postać firmy dla hodowców. Jeżeli chodzi o preparaty ziołowe, tutaj widzimy i tak jest postęp, bo przypomnijmy sobie, kiedyś były te produkty sprzedawane w opakowaniach poczty polskie jakieś tam, ale teraz mamy już, pokazywaliśmy to w workach takich normalnych. Ale jak tam produkty, nowości? No, dzisiaj już jest bardziej profesjonalnie, bym powiedział typowo profesjonalnie, no postęp jest duży. Jest duży, hodowcy sobie chwalą, sprzedaż jest duża, efekt też duży, także no byle tak dalej. Przypomnij, bo tak ostatnio, kiedy byliśmy u ciebie, tam mówiłeś o swoich wynikach, bo mówiłeś tak, że nie miałeś wyników, a później sobie przypomniałeś, że jednak te wyniki miałeś, także powiedzmy, jak ty lotujesz, ty korzystałeś z tych preparatów? Znaczy powiem tak, krótko, 64 razy byłem, w ciągu 10 lat 64 razy byłem mistrzem oddziału Dalaska. W kategorii A, B, C, D, GMP i mistrzostwach oddziału Dalaska. Mistrzem, 64 razy mistrzem. Wyników i preparatów dla gołębi, jak również tego, co tutaj w sklepie dla hodowców mamy. Możemy się dowiedzieć, na stoisku numer 30, a wyjdę zobaczyć 64, przepraszam, mamy 64, ale możemy sobie to wszystko zobaczyć. Do zobaczenia, dobry lot. Pozdrawiam.